Dajcie, kochani Rafał, z tej strony dzisiaj parę słów na temat premiery mini 3, która szykuje się no i to właściwie na dniach. Mówi się o tym, że jeszcze w grudniu, nawet 9 grudnia, będzie premiera nowego drona. Właściwie nowego wariantu drona, bo do tej pory mieliśmy mini 3 Pro, który jest fantastycznym modelem. Mały, poniżej 250 gramów, który łączy w sobie zarówno kompaktowość, jak i niewielką masę, jak i fantastyczne loty, kapitalne cechy inteligentne i doskonałą kamerę. I to wszystko kosztuje nie. Niestety dość sporo. Cena katalogowa w Polsce to jest 5100 zł. Jest to dron za drogi dla wielu osób. I DJI dostrzega te tendencje rynkowe, zdają sobie doskonale sprawę, że to nie jest Mini 2, który kosztował 2000 czy 2800 w zestawie combo i był powszechnie kupowany jako najpopularniejszy, tani model, właśnie małego drona. I teraz, wychodząc temu naprzeciw, DJI pomyślało o tym, żeby wprowadzić model pośredni, który będzie tańszy od Mini 3 Pro, ale jednocześnie będzie dawał dość sporo. I teraz powiedzmy parę słów na temat różnic, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Na pewno nowy model będzie miał tą samą kamerę. Tą samą z małym wyjątkiem, dlatego że sensor będzie ten sam, przysłona ta sama, tak samo będzie można w pionie wykonywać ujęcia i pod kątem wideo nie powinno być specjalnych różnic. Natomiast, natomiast pod kątem foto niestety tak, a mianowicie nie będziemy mieli rozdzielczości 48 megapikseli, tylko zostanie nam 12 megapikseli rozdzielczość. To jest ta główna różnica, jeżeli chodzi o fotografię. Nie będziemy mieli też niestety czujników, zarówno z przodu jak i z tyłu, czyli odpada nam przede wszystkim Omijanie przeszkód, Apas 4.0, gdzie ten dron naprawdę fantastycznie omija. Ja robiłem próby w lesie na drzewach i ani razu mnie nie zawiódł. Naprawdę dobrze dawał radę. I ten Apas 4.0 jest super. On tańczy jak radar podczas. Korridy naprawdę fantastycznie lata, zwiększa wysokość, omija przeszkody genialnie, zarówno przodem, jak i tyłem i dobrze daje radę. Tak, właśnie w tym nowym modelu, który będzie trochę tańszy, nie uświadczymy tego niestety. A co za tym idzie, nie będziemy mieli też inteligentnych trybów takich jak Spotlight, Active Track czy POI. To są główne te tryby w zakresie Focus Track, czyli nie będzie śledzenia, nie będziemy mieli krążenia wokół obiektu i nie będziemy mieli też utrzymywania obiektu w centrum kadru. Niestety. A to są główne takie. Yy... Cechy inteligentne czy tryby, które są wykorzystywane przez początkujących i osoby, które rzadziej korzystają z drona. Na pewno dla osób, które filmują w trybie manualnym lotu, to jest żadna zmiana i to im wystarczy. Nawet czasami te sensory przeszkadzają, dlatego że hałasują, a jeżeli mamy dobre wyczucie, faktycznie można dać sobie radę bez sensorów. Czyli dla filmowania bez APAS, jak najbardziej. Wystarczy ten nowy model. To, co czym się jeszcze różni, to ma wypustki, takie na anteny boczne. Być może faktycznie ten zasięg będzie trochę lepszy. Specyfikacja też mówi o tym, że czas lotu może być dłuższy, a to ze względu na to, że procesor będzie inaczej pracował, mniej mocy będzie pobierał na pewno, i z tego względu o 4 minuty, specyfikacja mówi o w tym dłuższym czasie lotu. Pozostałe rzeczy, master shotów może nie być, nie, może nie być hyperlapsów tych inteligentnych trybów, które do tej pory mieliśmy, więc faktycznie ta różnica jest. I teraz, jeżeli chodzi o cenę, czy to faktycznie będzie miało uzasadnienie? Kto wie? W Polsce bywają dobre promocje. Na Mini 3 mieliśmy pro, promocję Black Friday, gdzie dron kosztował około 3,5 tysiąca, czyli zeszli z ceny 5100 na 3,5 Tysiąca można było w promocji na Raty kupić tylko przez 2 dni 27-28 listopada. Zwykle ta cena wraca i oscyluje w, około, w okolicach 5000, czyli jest faktycznie wysoka, ale można czy kupić zestaw Refurb, który jest na stronie DJI, czy kupić w Holandii, wtedy jest na pewno trochę taniej, bo Euro w Polsce jest przeliczane na 5 zł równe, więc jeżeli kupujemy na przykład na stronie DJI.com, na pewno znajdziemy tańszą wersję tego drona. Oczywiście jeżeli chodzi o e, zakupy na raty, wiadomo, że wiele osób kupuje w marketach i tak to wygląda. E, to, co jest też ciekawe, o czym chciałem powiedzieć, to zestawy. To, co widzimy na przeciekach, to jest jeden, jedyny zestaw, a mianowicie Flymore Combo. I co ciekawe właśnie, do tej pory nie mieliśmy Flymore Combo, czyli mieliśmy zestaw e, podstawowy, dron z, jedną, z jednym akumulatorem bez torby i bez huba do ładowania i można było sobie dokupić właśnie zestaw FlyMall, e, który zawierał dwa akumulatory, między innymi trochę śmigieł, torbę i chaba do ładowania trzech akumulatorów. Więc to jest ta różnica, że tutaj będziemy mieli zestawy. I też to, co widzimy na przeciekach, to jest zestaw oparty na tej aparaturze DJI RC, czyli z wbudowanym wyświetlaczem. Żaden przeciek nie mówi o samodzielnej jednostce, że możemy samego drona sobie dokupić. I nie mówią też te przecieki o zestawie z szarym kontrolerem, czyli DJI RC N1, i też z pojedynczymi akumulatorami. To dopiero się okaże na dniach. Czy to jest fajna sprawa? Na pewno tak, dlatego że będzie więcej opcji, ludzie będą mogli elastycznie bardziej podejść do tematu, bo wiadomo, że ta cena 5000. W Polsce 5100 zł to jest bardzo wysoka cena, jak na takiego małego drona. I on jest ciągle postrzegany jako zabawka z Lidla czy z Biedronki, coś lepszego niż ta zabawka. Dlatego e, takie tendencje, żeby wydać ponad piątkę za, za taką małą jednostkę, wiadomo, że, że one nie są tak sprzyjające do sprzedaży masowej. Tak jak kiedyś mieliśmy, nie wiem, Fantoma za 8000, to była zupełnie inna róż różnica, bo dostawało się dużego drona w potężnym opakowaniu. Tak, teraz otrzymujemy malucha, którego można schować do kieszeni i trzeba za to zapłacić 5000. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno fajnie, że ten zestaw jest bardzo bogaty. Dla osób, które tylko filmują w trybach manualnych, nie potrzebują żadnych inteligentnych trybów, nic się nie zmieni. Oprócz tego, że dostaniemy więcej w mniejszej cenie. Czy będą zestawy w tej wersji podstawowej, zobaczymy. Czy z szarym kontrolerem, czy z jednym akumulatorem. Na dniach pewnie się okaże. I to jest to, co. Wiemy na dzisiaj, także pod kątem specyfikacji i pod kątem fotografii jest tu różnica. Inteligentne tryby, jak najbardziej, śledzenia nie będzie. Poi nie będziemy mieli też Active Track, zostaną nam tylko quick shoty. Master Shot pewnie też będzie wyeliminowany. I Hyperlapse również wyeliminowane. To jest to na dzisiaj, co mogę powiedzieć. No i teraz kończąc, jeżeli zaczynasz, myślisz o przygodzie z dronem swoim pierwszym, zachęcam cię bardzo serdecznie do takiego opracowania, które stworzyłem. Jest to darmowy warsztat, który wprowadzi cię w świat dronów. Tam jest określenie Twojej wizji, żeby ten dron nie wylądował po trzech miesiącach w szufladzie. Wybór modelu, też wybór akcesoriów, trochę na temat przepisów. Czyli te 3-4 kroki, które trzeba wykonać w świecie dronów, jak się zaczyna przygoda właśnie z, ze swoim skrzydlatym przyjacielem. Mam też oczywiście warsztaty premium nad warsztatem z Mini 3 Pro nad przewodnikiem. Pracowałem od maja do listopada. Jest on już. Praktycznie dopięty na 95%. Ciągle wchodzą nowe aktualizacje, więc ciągle też tworzę, ale jest to jeden z bestsellerów, jeżeli chodzi o moją całą akademię online, i jeden z takich produktów, które na co dzień znajdują nabywców i on naprawdę się świetnie, cieszy się świetnym powodzeniem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się niedługo w kolejnych epizodach, już wkrótce na kanale. Pozdrawiam, miłego dnia, życzę wszystkiego dobrego. Cześć!